Witam w czerwcu. Piotr Kiewra. Witam z takiej wielkiej, no trudno to nazwać łąką, bo łąka to jest coś użytkowego. Kiedyś to było pole uprawne, kiedyś być może była łąka, natomiast dzisiaj jest takim powrotem do natury, takim stepem, takim kawałkiem pustkowia otoczonym lasem. Ale to pustkowie, w momencie gdy się w nie zagłębiłem, pokazuje mi, czy uświadamia mi taką tęsknotę do takiej właśnie przestrzeni, do wolności, do tym, by się spotkać z czystym powietrzem, z błękitem nieba, z głębokim, niezmąconym, tylko w jednym miejscu. Słońce, które świeci, nie zakłóca, lecz wzbogaca to pustkę, tą niebieską pustkę, no i gdzie nie gdzie tam, gdzieś na obrzeżach jakieś małe strzępki chmurek, a tak błękit nieba, zieleń stepu, no tak chyba mogę to nazwać z mojej młodości, gdy uwielbiałem oglądać filmy o Indianach, o kowbojach, nazwałem to prerią. No niestety nie jestem w Stanach, chociaż tam byłem i taką prerię widziałem i niewiele się różni. Więc można się tu spotkać z czerwcowym, rozgrzanym, drgającym powietrzem, z wiatrem powodującym, że kłaniają mu się trawy. Nasza tęsknota za przestrzenią, ale za wolnością, za skowronkami, które gdzieś tu zawieszone w powietrzu, niewidoczne, ale grają, śpiewają swoje melodie. No, to jest właśnie czerwiec. To jest czerwiec. Dla mnie już inny niż maj, niż kwiecień. Tam się jeszcze kryliśmy od wiatru, bo chłodził. Przyjemnie, bo jeszcze ta wojna między zimą a wiosną trwała. Tam cieszyliśmy się kwiatami, szukaliśmy, a tu szukamy pustki, szukamy przestrzeni. Przynajmniej tak ze mną jest. No, oczywiście cywilizacja tu wkroczyła. Jest. I pustka zakłócona słupami energetycznymi. Ale cieszę się, że jest jeszcze taka przestrzeń. Gdzieś tam na horyzoncie kawałek drogi, wiaduktu, gdzieś tam jeszcze dalej za kępą drzew kościół, jadące samochody, ale tu, w tym miejscu, tu i teraz cieszę się przestrzenią. Gdzieś tam widziałem wcześniej orły, jakieś powietrzne akrobacje odbywał z dwoma goniącymi go krukami, które pewnie walczą z nim o wyżerkę gdzieś tu na tych przestrzeniach. Chociaż wyglądało to raczej na zabawę niż na walkę, ponieważ no, król
tutejszych przestrzeni orzeł. No raczej nie ma tu swojego naturalnego wroga poza nami, poza ludźmi. No we mnie na pewno nie. Mnie jego widok cieszy, raduje. Ale niektórych ludzi, którzy strzegą tu swoich skarbów w postaci stawów, czy jakichś zwierzątek drobnych, kur, czy lisów, czy zajęcy, czy królików, nie wiem, to może widzą w nim swojego wroga. Ja w nim nie widzę, lecz widzę w nim swego przyjaciela. Tak jak w tym wietrze, który tutaj biega sobie swobodnie po tych przestrzeniach, rozmawiając z trawami, rozmawiając z sosnami, przynosząc tutaj woń kwitnących robini, potocznie nazywanych akacjami, grochodrzewu, który w XVII czy XVIII wieku został tu sprowadzony, czy właściwie do Francji, sprowadzony z Ameryki, a później rozprzestrzenił się na całą Europę. I w czerwcu roznosi po tych wielkich przestrzeniach woń, taką słodką, upajającą woń, silniejszą niż zapach wcześniej w maju konwali czy bzów. Przestrzeń. Wydawałoby się, że monotonna, duża. Tęsknimy do niego. Gdzieś tam w człowieku pewnie zostało. Już nie mówię o tych czasach pana Wołodyjowskiego, naszych konnych wojsk z szabelkami, czy gdy człowiek tu właśnie zażywał, tu właśnie znajdował swoją wolność, biegając tu, chodząc lub jeżdżąc konno. No i to zespolenie zwierzęcia wolności, jakim był koń człowieka, takiego nieprzeciętnego, przeciętny człowiek może gdzieś tam woli w tłumie przebywać, ale nawet ten przeciętny człowiek lubiący tłum, kochający tłum, od czasu do czasu potrzebuje takiej przestrzeni uwolnienia się od hałasu, od krzyków, od nadmiaru słów, od nadmiaru oczekiwań innych wobec nas, ale i od nadmiaru swoich celów i marzeń, które nas zapędziły gdzieś do wyścigu szczurów, pogoni za pieniądzem, za domami pięknymi, wypasionymi samochodami, za sukcesem, za podziwem, za znaczeniem, za zainteresowaniem innych ludzi. Od czasu do czasu wyganiają was na nas w taką przestrzeń, by sobie posłuchać wiatru i patrzeć na trawę. Od tak wydawałoby się bez sensu falującą. Ale jednak ma jakieś to swoje znaczenie. No, dla nas człowieka, dla mnie człowieka równin i być może jeziorek małych. Ma to swój urok i ma to swój cel. Tym celem jest bezcelowość. Ot takie sobie chodzenie bez celu. Takie sobie rozmawianie z wiatrem bez celu. Patrzenie na kłaniające się trawy. Nie w tym sensie, że poszukuję władzy, że cieszę się władzą nad tą trawą, bo nie mam nad nią żadnej. Tak jak ona nade mną. Może poza tym, że jakoś patrzymy na siebie z podziwem.
z zainteresowaniem, bo ta trawa wzbudza we mnie jakieś uczucia. Myślę, że dobre. Żadnych nie czuję innych, tylko dobre. I też trawie myślę, że wzbudzam takie same przyjazne. Taki właśnie jest czerwiec. Będzie kilka takich miesięcy. Palmych, gorących. Powodują, że dojrzewają zboża. Pustka, wakacje, oderwanie się od tłumu. No może nam dać kilka chwil wytchnienia od tego, co powiedziałem wcześniej, od wyścigu szczurów, tej pogoni za czymś, co tak nie do końca jest nam potrzebne. Dobrze, nie wiem, może przekazałem Ci kilka tych uczuć. Akurat tory kolejowe, cywilizacja, właściwie dziki zachód, bo faktycznie jak w dzikim zachodzie. Tory już co prawda nieużywane, nie niosą tutaj żadnego jakby krzewienia cywilizacji. Człowiekowi przestały być potrzebne. Zastąpiły je inne środki transportu, ale są. I może dodają takiego jeszcze tutaj, takiej dzikości temu pustkowiu. Od czasu do czasu jeszcze człowiek, który zabrnął w te różne dylematy, które spowodowały również, że przynajmniej na tych przestrzeniach zmniejsza się przyrost naturalny, więc nie ma potrzeby już zagospodarowywania i tej ziemi. I taka sobie pustka trwa. I dzięki temu można tutaj poddychać wolnością. A w lesie też, ale w lesie jest innego rodzaju wolność. Tutaj na tym pustkowiu jest taka ta przestrzeń, ta pustka powoduje, że są takie momenty, kiedy pozostajemy w niemyśleniu. To nas chyba uwalnia od tego nadmiaru myśli i zrzuca z nas przynajmniej na chwilę trochę tych łańcuchów przywiązań do cywilizacji, do więzi z innymi człowiekiem, które nie zawsze tak naprawdę nas uszczęśliwiają. Oczekiwania, które sami sobie narzucamy, albo które trafiają do nas od innych ludzi, są właśnie tym uwiązaniem, tą utratą wolności. I wtedy być może właśnie taka przestrzeń nas na chwilę uwalnia i daje nam to, czego w domu, w czterech ścianach, czy gdzieś wśród innych ludzi, wśród domostw, wśród ścian nie mamy. Dobrze. Także przekazałem Ci kawałek czerwca, takiego mojego patrzenia na czerwiec. No. Dobrze. Spójrzmy jeszcze raz na tą pustkę, na te trawy. Nawet teraz wiatr się uciszył, jakby chcąc nam pokazać, że możemy też być wolni od hałasu powodowanego przez wiatr. Spójrzmy w pustkę nieba, w słońce obdarowujące nas tym ciepłem i miłością.
No to hej, przebiegnij się po takiej przestrzeni. Poczuj wiatr we włosach, poczuj wiatr, powietrze na swojej skórze. Poczuj. Nagą stopę. Akurat przypomniało mi się, by jeszcze głębiej się zanurzyć w tej trawie, w tej pustce i w tej wolności. To wystarczy zdjąć buty i sobie po takiej trawie pochodzić. Fakt, ma troszeczkę ostrych tutaj krawędzi, czegoś ostrego, ale po dłuższym marszu poczujemy, że to jest też element wolności. Trochę bólu, takiego właśnie bólu ostro zakończonych źdźbeł trawy. No hej, zapraszam Cię, niekoniecznie tutaj, znajdź u siebie taki kawałek czerwca i taki kawałek wolnej przestrzeni czerwcowej, rozgrzanej słońcem, kołysanej wiatrem przestrzeni. Hej,